sytuacja finansowa jest o tyle trudna, no, że jest spowodowana po pierwsze no, nieprawdopodobnym zalewem różnych tytułów, w tym no, kilku tytułów, które są za darmo rozdawane, gdzie właścicielem są duże koncerny zachodnie, no, a my po prostu gazeta lokalna, oparta na naszym własnym kapitale, nie podnosząca ceny od kilku lat. Może i drugie półwiecze będzie dobre, ale to jest... To już nasze siły, że tak powiem, się co nieco wyczerpały finansowo. W tym Krakowie zostaliśmy jedną ze starszych gazet. Właściwie po Dzienniku Polskim, proszę Państwa, i Gazecie Krakowskiej jesteśmy trzecim tytułem w Krakowie ukazującym się najdłużej. 55 lat istnienia, proszę Państwa, gazety. Także gazetą polską. Gazetą ze 100% kapitałem polskim. Głos Nowej Huty przetrwał. Przetrwał dlatego, że jest czasopismem bardzo głęboko wrośniętym w społeczność. Społeczność nowochódzką pokazuje jej historię, jej życie, jej codzienne życie, jej działalność. I to oznacza, że ci mieszkańcy związani z pismem chcą, aby ono wychodziło i dzięki temu ono istnieje. Przez pierwsze 6 lat to była gazeta nosząca tytuł Budujemy Socjalizm, która ukazywała się w czasach stalinowskich. Później od roku 1957 mieliśmy Głos Nowej Huty i dopiero od 1991 mamy Głos Tygodnik Nowochódzki. No, jaka jest różnica? Jeden taki element, który no, mówi chyba wszystko. Gdy do mogiły przyjechał papież w roku 79, to w Głosie Nowej Huty nie ukazała się nawet najmniejsza wzmianka o tym wydarzeniu, a przecież było to wydarzenie historyczne. Dzisiaj chcemy, żeby ten tygodnik był wiernym odzwierciedleniem wszystkiego tego, co dzieje się w naszej dzielnicy i myślę, że taką gazetą jest. Halo, Głos Tygodnik Nowochódzki? Tak, słucham. Tak jakoś jest, że Głos Tygodnik Nowochódzki najczęściej czytają ludzie w wieku średnim, ludzie starsi, ale właśnie w marcu uruchomiliśmy taki specjalny dodatek Głos Młodej Huty, redagowany przez ludzi młodych, adresowany do ludzi młodych. Myślę, że będzie to z pożytkiem dla całej gazety. Głos Tygodnik Nowochódzki od zawsze towarzyszy Nowej Hucie, a w tej chwili obserwujemy czas, kiedy ta dzielnica w sposób szczególny staje się atrakcyjna i rzecz można powiedzieć modna. Mamy nadzieję, że dzięki temu dodatkowi młodzi ludzie będą mogli dotrzeć nawet do starszego pokolenia i że ten dodatek umożliwi w jakiś sposób komunikację między pokoleniami Nowej Huty. Uwaga dzieci, za 30 minut wchodzimy na scenę. Za 10 minut rozpoczynamy występ. Bardzo mnie to cieszy. Nie przecież rzuciłam go tam. Nareszcie ruszyła nowochódzka scena muzyczna zgniatacza dźwięków w Łaźni Nowej. Ciężko jest określić tę muzykę, którą gramy. Myślę, że ogólnie mówiąc jest to jakaś tam odmiana muzyki alternatywnej, chociaż to jest bardzo szerokie pojęcie. Zawsze jest to jakaś odskocznia dla tego, co się robi na co dzień, czyli powiedzmy studia, praca, coś takiego, no miła sprawa na spędzenie wolnego czasu. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, kiedy to było? Graliśmy wtedy zupełnie inną muzykę. Jazz hop się nazywał wtedy. Come on, come on.
Promujemy granie alternatywne, niezależne, a co najważniejsze undergroundowe. Kapele, które nie są wypromowane, ale grają z serca, z duszy i grają prawdziwie. Zależy nam na tym, żeby takiej muzyki było jak najwięcej. Promujemy przy okazji Nową Hutę. Sami mamy zespół zgniataczy dźwięków, na których gramy na różnych, że tak powiem, niekonwencjonalnych instrumentach. Zapraszamy wszystkich na nasze imprezki, które będą organizowane w najbliższym czasie. Tak.